siostra Feliksa. Profeska wieczysta zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Chcę dziś przed Tobą, Jezu, uczynić spowiedź generalną. Ty wiesz, że przez pychę, zazdrość i strach przed gruźlicą skrzywdziłam siostrę Faustynę. Rany, które zadałam siostrze Faustynie, one są we mnie. Ile ich było? Dużo. Cała codzienność. Przez przeszło 50 następnych lat mojego życia w zakonie chciałam o niej zapomnieć. A nie zrozumieć. Nie chciałam zrozumieć, że obcowanie z siostrą Faustyną było dla mnie łaską. Siostra Faustyna była wiecznym tułaczem naszego zgromadzenia. Wędrowała od domu do domu. Po raz pierwszy zobaczyłam siostrę Faustynę, kiedy przyszła do naszego domu. Obserwowałam ją wtedy z ciekawością, nie domyślając się nawet, jak bardzo zmieni moje życie. Szczęść Boże, siostro Faustyno. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, że siostra już przyjechała. Niech będzie pochwalony. Witam serdecznie, Matkę Generalną. Jak droga? Dziękuję. Pójdę przywitać się z Panem Jezusem. Teraz pójdziemy coś zjeść do refektorza, a potem siostra się rozpakuje. Wszyscy oskarżyciele niewiasty grzesznej wyszli jeden za drugim i Jezus sam z nią wśród ludu pozostał. Rzekł jej tedy: niewiasto, gdzież są, co na cię skarżyli? Żaden cię nie potępił? Rzekła: żaden, panie. A Jezus powiedział: i ja ciebie nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz. Jak skończyła się podróż, matko? Trzymamy dom w Kiekszu? Matko Małgorzato, nie oddam Kieksza. I nie pójdzie na marne wysiłek matki Ksawery. Ach, ona dokonuje tam cudów. Dom jest bez światła, bez kanalizacji, a wychowanki... trudne. Z wyrokiem sądowym. Ależ matko, tam jest wielki duch. A ja sobie wszystko w podróży obliczyłam. Mamy 9 domów. Och, ja nie liczę filii. 1021 wychowanek i 304 siostry. A jeszcze nie mówię o domach nowo otwartych, na przykład w Kaliszu, 60 wychowanek. Matka Pelagia mówi, że ma jeszcze rok spłat długu w banku, ale wytrzyma.
Siostry dokupiły ziemi w Białej, a w przyszłym